Dlaczego nasza skóra jest taka delikatna? Każdy z nas chociaż raz w życiu zadawał sobie pytanie, dlaczego nasza skóra jest tak wrażliwa? Za każdym razem, kiedy się zranimy, wywracając się na rowerze, albo zadrapiemy się o coś ostrego, przeklinamy ewolucję. I matkę naturę, że nie stworzyła naszej skóry tak mocnej jak skafander nurka głębinowego. Ale nie wszyscy rozumieją, że nasza skóra jest właśnie taka, jaka powinna być, mimo niektórych jej braków. I opowiemy wam dlaczego. Skóra jest pełnowartościowym organem ludzkiego organizmu. Przecież nawet bez niewielkiej jej części życie człowieka jest niemożliwe. Mimo poglądu, że skóra ma prostą strukturę, to w rzeczywistości jest ona skomplikowanym organem składającym się z różnych warstw. Główne z nich to naskórek, skóra właściwa i podskórna tkanka tłuszczowa. Jakie funkcje ochronne spełnia nasza skóra? Zapobiega zachwianiu równowagi wodnej w organizmie. Obie strony naskórka, zewnętrznej warstwy skóry, są wodoszczelne. Zewnętrzna wodoszczelność skóry jest dla nas bardzo korzystna, ponieważ nie pozwala nam rozmięknąć, kiedy długo przebywamy w wodzie. A co z pomarszczoną skórą na palcach podczas długiego przebywania w wodzie, spytasz? A czy nie zauważyłeś, że skóra marszczy się tylko na rękach i nogach? Wiesz dlaczego? To proste! Kiedy długo znajdujesz się w wodzie, skóra wysyła sygnał SOS, który oznacza, że toniesz, a pionowe pomarszczone bruzdy na palcach mogą ci uchwycić się jakiegoś pływającego przedmiotu, a to może uratować ci życie. Wodoszczelność skóry od wewnątrz pomaga organizmowi utrzymać niezbędną do życia wilgotność i uniknąć odwodnienia, a nadmiar wody, jak wiadomo, odprowadzany jest inną drogą. Skóra jest trwała i elastyczna. Większość komórek naskórka jest martwych. Skóra właściwa z kolei składa się z żywych komórek, które podnoszą się do naskórka i zastępują te komórki skórne, które odpadły. Kiedy zajmują miejsce w zewnętrznej warstwie skóry, wypełnia je keratyna, która utrzymuje je razem i tworzy ochronę dla organizmu. W razie konieczności skóra może nawet tworzyć ochronę przeciwko promieniowaniu słonecznemu. Wydawać by się mogło, że właściwości ochronne skóry mogłyby być lepsze, gdyby była ona grubsza i mocniejsza, jak na przykład u nosorożców, ale to błędna opinia. Nasze bardzo sprawne ciało utraciłoby tę zwinność i byłoby niezdarne. A do tego skóra nie byłaby elastyczna i mogłaby popękać, gdybyśmy przytyli, albo bardzo obwisnąć, gdybyśmy schudli. Skóra wyposażona jest w mechanizm chłodzenia organizmu podczas gorącej pogody. Na przykład, kiedy się pocimy, przez malutkie otworki zwane porami wydostaje się woda, która odporowywuje na ciepłej skórze i tym samym chłodzi ciało. Do tego skóra może nie tylko chłodzić, ale też zatrzymywać ciepło. Podczas zimnej pogody aktywność gruczołów potowych ulega spowolnieniu, a żyły zwężeniu. To ogranicza cyrkulację krwi pod skórą, utrudniając wydostawanie się ciepła z organizmu. Skóra działa również jako chemiczny zakład przetwórczy dla całego ciała. Pochłania promieniowanie ultrafioletowe i przerabia je na witaminę D, a ona bardzo pomaga w przyswajaniu wapna. To bardzo ważne dla naszych kości. Przecież bez wapna nasze kości zrobią się kruche i pojawi się szereg innych chorób. Biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy wcześniej, można z pewnością stwierdzić, że skóra, choć wydaje się delikatna na pierwszy rzut oka, to przy dokładniejszym zbadaniu jej właściwości okazuje się mocniejsza i skuteczniejsza niż ceglany mur. Chrońcie ją! A wy, jak dbacie o swoją skórę? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!